Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozmawiamy z panem Stanisławem Szatkowskim, szefem SLD w Olsztynie. Panie przewodniczący, połączenie największych sił lewicy, partii SLD, Razem oraz Wiosny. Skąd pomysł na takie połączenie? No ten w mojej ocenie bardzo obiecujący, zresztą nie tyle pomysł, co projekt, został w pewnym sensie trochę wymuszony. Sojusz Lewicy Demokratycznej uczestniczył, jak wszyscy pamiętamy, i to dość skutecznie, w koalicji europejskiej. I byliśmy jako partner tej koalicji bardzo solidnym i, krótko mówiąc, takim godnym zaufania partnerem. No niestety z różnych powodów okazało się, że koncepcja po stronie Koalicji Obywatelskiej dzisiaj już jest trochę inna i do pewnego stopnia z konieczności zostaliśmy w pewnym sensie zmuszeni, a dzisiaj z tego się cieszymy, do zintegrowania po lewej stronie sceny politycznej. Odbyło się spotkanie, na którym wymieniliśmy wstępne poglądy tutaj w regionie Warmii i Mazur. Odbyła się konferencja i ja z dużym optymizmem patrzę na przyszłość, bo widzę coś, co mnie wyjątkowo, że tak powiem, napawa tym optymizmem, a więc wolę wspólnego działania. Nie mówimy, że idziemy razem, żeby nie było jakichś tam skojarzeń. Idziemy wspólnie, a to jest wyższe stadium, że tak powiem, integracji politycznej. Czyli współpraca ze strukturami właśnie tych partii będzie w Olsztynie również przebiegać dobrze? Tak. Zdecydowanie tak. W polityce jest stara zasada, że pewne ustalenia są podejmowane w tak zwanym szczeblu centralnym i potem po prostu są one realizowane, czyli materializowane na szczeblach niższych. A ponieważ Sojusz Lewicy Demokratycznej jest wyjątkowo dobrze zorganizowaną, jeśli chodzi o struktury polityczne, wobec tego nam nie będziemy mieli większych kłopotów z przenoszeniem tych obowiązków na szczebel podstawowy. Jak wyglądają te struktury tutaj w Olsztynie? No jak wiadomo, to już nie jest ten czas, który pamiętamy sprzed kilkunastu lat. Ja go pamiętam dobrze. Wtedy, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej na Warmii i Mazurach dominował nie tylko organizacyjnie, ale przede wszystkim poziomem sympatii, a co jest jeszcze ważniejsze, potwierdzanym w różnego rodzaju wyborach. Ale w dalszym ciągu jestem przekonany i potwierdzają to liczne nasze kontakty, że na Warmii i Mazurach jest bardzo dużo sympatyków lewicy. Na naszych sztandarach mamy w swoim zresztą DNA troskę o ludzi, o sprawy socjalne i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj zacierają się różnice, takie zasadnicze różnice programowe. To, co nas łączy, może dzieli, jeśli chodzi o programy po lewej stronie, może być jedynie atutem, bo my mamy, że tak powiem, opinię, myślę o sojuszu, formacji doświadczonej, wyważonej w swoich postępowaniach. Wiosna jest bardzo entuzjastyczna, energetyczna, chętniej nawiązuje kontakt i wzbudza sympatię u ludzi młodych. Razem jest bardzo zdeklarowane, często nawet stanowcze w swoich oczekiwaniach politycznych, a wszystkie inne partie, które będą nas wspierały, będziemy się wspólnie wspierały, no nie różnią się od podstawowych zasad programowych tak mocno, żebyśmy nie mogli być razem. A jaka jest recepta na to, aby właśnie liderzy tych partii lewicowych nie pokłócili się i poszli razem wspólnie pod jednym sztandarem faktycznie? Oprócz doświadczenia takiego życiowego, o którym często mówię, no jest jeszcze bardzo ważną rzeczą, jaki sobie określamy cel. Jeżeli chcemy osiągnąć sukces, to trzeba po prostu, krótko mówiąc, zrezygnować z niektórych ambicji. Ale
ten kompromis w niczym nikomu nie powinien przeszkadzać. Ja uważam, że w ogóle zjednoczona formuła daje większą szansę. Nie robię żadnej tajemnicy, że i jako sojusz, i ja osobiście byliśmy zwolennikami jak najszerszej koalicji i z udziałem również koalicji europejskiej. Ale skoro z różnych powodów okazało się to niemożliwe i nie wszystkie opinie na ten temat, co było przyczyną, są prawdziwe, wynikają one z określonej retoryki politycznej, ale dzisiaj uważam, że już nie ma sensu na ten temat rozmawiać. Chcemy po prostu zrobić jak najlepszy wynik wyborczy i przypomnieć się wszystkim sympatykom lewicy, że mają na kogo oddać głos i nie będą tego żałowali. No właśnie, ale z Koalicją Obywatelską mieliście wiele różnych wspólnych punktów. Tak, oczywiście. Mhm. I w dalszym ciągu więcej nas łączy niż dzieli. Ja w ogóle należę do osób, które starają się przede wszystkim poszukiwać tych wspólnych możliwości współpracy, wspólnej możliwości współpracy, a nie, powiem więcej, nawet w PiS-ie poszukuję tych, z którymi łatwiej mi się rozmawia. A co SLD ma wspólnego z PO, z PiS-em? Jakie wspólne sprawy? No, wspólnego mamy sporo, poza z takimi, że tak się wyrażę, skrajnymi poglądami i skrajnymi działaniami. No, na pewno nie zaakceptujemy formy dyskryminowania społecznego, ale także i obywatelskiego. Nie zaakceptujemy formy w ogóle ograniczania wolności, swobód. Ja nie będę dzisiaj proponował jakichś szczególnych form tolerancji, ale ta, która jest zagwarantowana konstytucją, ta, która jest w naszych genach, przecież województwo warmińsko-mazurskie było jednym z najbardziej, że tak powiem, otwartych na różnorodność. Kiedyś nawet używano określenia, że stanowimy swojego rodzaju taki tygiel etniczny. I myślę, że nasi mieszkańcy o tym pamiętają i potrafią się przed tym obronić. Pana zdaniem obecnie się to zmieniło, że nie ma tej tolerancji? Wokół? Proszę pani, jest jej coraz mniej. W niektórych przypadkach, na szczęście nie obserwuję tutaj w naszym regionie jakichś szczególnych przykładów fobistycznych zachowań, takich postaw, które mogłyby na przykład być porównywane do tego, co miało miejsce u naszych sąsiadów, myślę o województwach. Ale uważam, że mimo wszystko, zresztą ja też biorę poprawkę na pewnego rodzaju socjotechnikę polityczną. Nie jest żadną tajemnicą, że było paliwo wyborcze związane z obroną naszego społeczeństwa przed uchodźcami, mówię w cudzysłowie. Teraz okazuje się, że tamto się paliwo wyczerpało, wobec tego trzeba było znaleźć LGBT i inne zagrożenia. Jak się słucha często wypowiedzi niektórych polityków i to takich znaczących, no to po pierwsze aż trudno uwierzyć, że oni w to wierzą. I świadomość najgorsza to jest wtedy, gdyby rzeczywiście w to wierzyli, co mówią. I to jest właśnie lewicowa wizja Polski, aby właśnie była tolerancja. Proszę pani, uważam i to nie jest żaden patetyzm. Uważam, że powinniśmy być na tyle, na ile to jest możliwe, życzliwi wobec siebie. Przecież mamy swoją małą ojczyznę, jaką jest Olsztyn, województwo, piękne zresztą, o Warmii i Mazurach często słyszymy, że to województwo jest piękne, chociaż czasami słyszymy, że jest jeszcze biedne. Mam trochę większe ambicje i uważam, że tych spraw związanych właśnie z potrzebą społeczną nie powinno się rozwiązywać tylko i wyłącznie w sposób najprostszy, jakim jest desygnowanie pieniędzy. Trzeba po prostu tworzyć warunki, żeby ci ludzie czuli się bezpieczni nie tylko z powodu tak zwanej jałmużny.
No ale to działa. Co pan, co Lewica powie tym, którzy dostają teraz 500+, dodatkową emeryturę i jest im z tym dobrze? Jak przekonacie, aby na właśnie pewno, poszli na pewno Lewicy? I mówimy to w sposób jednoznaczny. Nikt nikomu nie zabierze to, co powiedział Włodzimierz Czarzasty, tego, co otrzymali od PiS-u, ale chętnie zrobimy wszystko, żeby oddać to, co PiS zabrał. Czy też chodzi o emerytury, które zostały odebrane? Myśli pani o tych mundurowych. Oczywiście, proszę pani, tego rodzaju decyzje powinny być podejmowane w sposób przemyślany. One muszą wynikać z określonego powodu i uzasadnienia. Jeżeli to robi się jednym tak zwanym podpisem i to jeszcze zrobionym na tak zwanym kolanie, to mało tego, krzywdzi się wiele tysięcy ludzi. I co jest gorsze jeszcze od tego, łamie się, krótko mówiąc, pewne zasady. Prawa nabyte nie mogą być tracone bez większego powodu. Poza tym, proszę pani, ja już posłużę się takim przykładem. No jeżeli ktoś przez 2 dni pracował jako maszynistka i podlega kryterium oceny równie takim, jak wieloletni, zaangażowany i często w sposób przesadny, realizujący swoje zadania funkcjonariusz, no to jest nieporozumieniem. Czy właśnie jako Lewica obiecujecie właśnie tym osobom? Zdecydowanie. W SLD jest wielu, i nie tylko w SLD, jest wielu działaczy, którzy no, na poziomie godnym największego szacunku angażują się po to, żeby odwrócić pewne decyzje, które są wyjątkowo niesprawiedliwe i krzywdzące. A czy to się może udać faktycznie? Proszę pani, wszystko jest możliwe, tylko trzeba po prostu po pierwsze chcieć i mieć możliwości sprawcze. Ja jak słyszę zapowiedzi takie przedwyborcze, kampanijne, polityczne, zrobimy to, zrobimy tamto i tak dalej, no przyznam szczerze, że traktuję to jako właśnie taką retorykę polityczną, wyborczą, bo po pierwsze, żeby można było dokonać radykalnych zmian, to trzeba mieć tak zwane warunki sprawcze, czyli trzeba być najpierw skorzystać z kapitału i z zaufania wyborców, którzy zaufają, bo wierzą, że jest to możliwe, a potem mieć skuteczną większość w parlamencie. Ale są głosy, że spoiwem właśnie tej koalicji lewicowej jest nienawiść do PiS-u. Czy to jest prawda? Nie, proszę pani, ja w ogóle nie wykluczam, że PiS nie kwestionuje faktu, że PiS w wielu dziedzinach i w wielu przy swoich zachowaniach zasłużył sobie nawet na bardzo krytyczną ocenę. Ale ja stronię od takich jednoznacznych pretensji, nawet jeśli one są uzasadnione. Bo ja w dalszym ciągu uważam, że zarówno w każdej organizacji politycznej, w każdej formacji, tak jak w każdej rodzinie, są różne poglądy na różne sprawy. Szczytem, to znaczy celem moich marzeń i nie tylko, jest, żeby wykorzystywać to, co jest najlepsze. Odrzucać skrajną retorykę, skrajne poglądy, to przesadne oceny. Jest wiele płaszczyzn, gdzie możemy się porozumieć. I cytuję dość często, że można się różnić pięknie, nawet wtedy, kiedy te różnice są dość widoczne. Tak konkretnie w Państwa programie, co chcielibyście dać właśnie, jak przekonać zwolenników PiS-u, żeby właśnie na Was zagłosowali? Proszę pani, no ja jestem realistą. Wydaje mi się, że przekonywać tych, których trudno jest przekonać, a jak się obserwuje, to elektorat PiS-u jest bardzo zdyscyplinowany, żeby nie powiedzieć zaskakująco zdyscyplinowany. Proszę zwrócić uwagę, że jest komunikat i to jest przekazem dnia. Żaden z przedstawicieli tam nie pozwoli sobie na jakieś indywidualne interpretacje, a jak to mu się zdarzy, to podlega natychmiastowej korekcie.
A więc w przeciwieństwie do innych formacji w PiS-ie panuje no, swojego rodzaju władza jednoosobowa. A może to dobrze, może powinno się przenieść to też do innych partii. Tak, jeśli chodzi o skuteczność, to tak. Skuteczność mówię, tak. Bo to tak, ale jeśli chodzi o w ogóle warunki demokratyczne, funkcjonowanie na dłuższą metę, to nie. Ta skuteczność jest o tyle duża, że to tak jak ja nie mam specjalnych doświadczeń militarnych, ale posłużę się przykładem. Jak się chce wygrać w trudnych warunkach bitwę, a nawet wojnę, to musi być jeden wódz. PiS-owi się to udaje. Chociaż myślę, że tak jak wszędzie, może się to zmienić i to bardzo mocno. Niektórzy wtajemniczeni twierdzą, że nawet w tym roku. Wracając jeszcze do Koalicji Obywatelskiej, macie wspólne punkty. Mówicie o zrównaniu płac kobiet i mężczyzn, o programie dla osób pracujących. To czym w zasadzie się różnicie? Co chcielibyście innego zaproponować właśnie? Proszę pani, gdybyśmy tak ponakładali programy wszystkich formacji, nawet tych, które teoretycznie są bardzo rozbieżne, to one mają bardzo dużo wspólnych punktów. Wynika to po pierwsze z przekonania, że chcemy osiągnąć taki, a nie inny cel, ale ważną częścią każdego z takich programów jest jeszcze pewien cel socjotechniczny. Politycy lubią i niestety mówią to, co chcą usłyszeć ich potencjalni wyborcy. Jeśli czasami się różnią, to tylko dlatego, że nie ma jakiegoś większego porozumienia albo po prostu rzeczywiście te różnice są trudne do pogodzenia. A wracając tutaj, przepraszam, że wchodzę w słowo, do podwórka olsztyńskiego, co chciałby pan przekazać tutaj mieszkańcom Warmii i Mazur, aby właśnie zagłosowali na SLD, na Lewicę? Ja pamiętam ten okres i to jeszcze przed półtorej dekady, kiedy w województwie warmińsko-mazurskim i w Olsztynie Lewica miała naprawdę duże poparcie. Ja jestem przekonany, że znaczna część tego elektoratu z sympatiami do lewej strony sceny politycznej, a dzisiaj korygowanymi z zestawieniem z innymi ofertami politycznymi, może doprowadzić do tego, że to grono, które zechce zainwestować po raz kolejny i zapewniam, że się nie pomyli, może być większe. A po drugie, jest jeszcze jeden argument, chyba najistotniejszy. To, że my nie możemy sobie już w tej chwili pozwolić na jakąś taką większą nonszalancję w swoich decyzjach wyborczych. Bo jak się mocniej zastanowimy, to konsekwencje takiej nonszalancji mogą być bardzo brzemienne. No właśnie, panie przewodniczący, dlaczego SLD nie ma przedstawicieli tutaj w Radzie Miasta swoich? Jak to się stało? Jak do tego doszło? Pani, szczerze, niechętnie do tego wracam, ale był to ewidentny błąd zaniechania, czy też zaniedbania, a może właśnie takiego przekonania, że jest się już dojrzałym politykiem, można sobie pozwolić na pewną nonszalancję. Przecież jak większość naszych mieszkańców pamięta, nie zarejestrowaliśmy dwóch list w czterech okręgach, czyli w połowie Olsztyna. A skoro tego nie zrobiliśmy, pozbawiliśmy się o 50% szans. I to się stało za pana poprzednika. No niestety, tak. Niestety to się stało za mojego poprzednika i ja chociaż bronię się od komentowania tych spraw, bo uważam, że tego rodzaju historia ona nie buduje, wręcz odwrotnie. Natomiast teraz chcemy zrobić wszystko, żeby tego rodzaju błędów nie było, ale to nie tylko. Chcemy, żeby nawet ci ludzie, którzy chcieli zagłosować na Sojusz Lewicy Demokratycznej, na Lewicę, a nie mogli, żeby mieli w tej chwili alternatywę. A ta alternatywa poszerza się. Poszerza się o Wiosnę, o Razem, o PPS, o wiele innych organizacji. Ważne jest, żeby ten przekaz, i to jeszcze potwierdzony naszym działaniem, był jak najbardziej wiarygodny, przekonujący. My nie straszymy nikogo uchodźcami, nie będziemy straszyli gejami, lesbijkami, nie będziemy straszyli nie wiadomo czym.
nie będziemy przestrzegali, że zagrożenie, że jest zagrożenie dla Kościoła, dla innych wyznań. Ja mam swoje doświadczenie i wiem, że w naszym regionie funkcjonuje 13 kościołów i związków wyznaniowych. I zawsze kierowałem się taką zasadą. Traktuję z wielką empatią ludzi, którzy z głębokiego przekonania prezentują, konstruują swój światopogląd. Możemy się nie różnić. W moim przypadku no, jest takie ryzyko, ponieważ nierzadko się do tego z tym obnoszę, ale nie dostąpiłem łaski wiary. Ale szanuję wszystkich ludzi, którzy mają swoje poglądy światopoglądowe, mają swój światopogląd, mają swoje poglądy polityczne i poszukuję tam, gdzie jest to możliwe, wspólnych mianowników. Naprawdę więcej nas powinno łączyć niż dzielić. No właśnie, ale jak to jest z tym kościołem? Bo zarzuca się SLD, lewicy, powrót do korzeni, tak, że chodzi o nienawiść do kościoła, to się zarzuca SLD. Proszę pani, SLD. Sojusz Lewicy Demokratycznej nigdy nienawidził kościoła. Mówię to nie bez powodu i używam no, określeń, które są w moim przekonaniu ważne. Po pierwsze, najlepszym tego dowodem to to, że jesteśmy posądzani między innymi w skrajnych poglądach przez innych, że współpracowaliśmy z Kościołem. Bo przecież w 2004 roku, jak wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, ówczesny premier Leszek Mireli, szef partii, a ja coś na ten temat wiem, ponieważ byłem również wtedy szefem struktur wojewódzkich i wojewodą, myśmy po prostu postanowili współpracować, a jeżeli nie współpracować, to współdziałać z tak ważną siłą społeczną, jaką jest Kościół, po to, żeby zagwarantować sobie możliwie najlepszy wynik referendalny i żeby dzisiaj można było mówić o sukcesie, że od 2015 roku, czyli od 15 lat, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Dzisiaj niektórzy próbują zarzucać byłemu premierowi, a także nam, że poszliśmy na daleko idącą współpracę. Oczywiście jestem zwolennikiem normalnego, zgodnego z konstytucją i konkordatem rozdziału Kościoła od państwa. Ale dlaczego to jest takie ważne, aby był ten rozdział? Proszę pani, dlatego, że nie ma nic gorszego w funkcjonowaniu zarówno państwa świeckiego, jak i Kościoła, jeżeli po prostu to, krótko mówiąc, próbujemy sobie wchodzić w tak zwaną szkodę. Tego nie wolno robić i mamy doświadczenia z innych państw, że tam, gdzie jest taki racjonalny rozdział Kościoła od państwa, to i Kościół ma się lepiej i państwo ma się lepiej. Dzisiaj Kościół, mówię to z przykrością, nie wszędzie, ale jest wykorzystywany do celów politycznych. I mało tego, podejrzewam nawet, że Kościół się wstydzi niektórych tych, że tak powiem, aktywnych polityków, którzy, krótko mówiąc, występują w jego obronie. Ja mam taki bardzo osobisty przykład, gdzie jednego z moich kolegów kiedyś korygowałem, żeby nie był zbyt antykościelny, a dzisiaj, gdybym utrzymywał z nim kontakty, to powinienem mu powiedzieć, żeby nie był za mocno kościelny. To są wszystko postawy, które wymagają takiego większego, że tak powiem, analizowania i przede wszystkim wzajemnego szacunku. Wspomniał pan o doświadczeniu w polityce. Ma pan doświadczenie wieloletnie. Pana zdaniem, czego brakuje współczesnym politykom, współczesnej polityce? Proszę pani, no zacznę od może takich podstawowych. Brakuje doświadczenia tak zwanej kindersztuby. Modą stało się, krótko mówiąc, rywalizowanie. Czym ktoś więcej komuś zrobi przykrości, tym staje się bardziej aktywny i ważniejszy. A przecież można, a nawet trzeba, tak jak powiedziałem wcześniej, różnić się inaczej, żeby nie powiedzieć pięknie. Można z sobą polemizować,
Cenię sobie odpowiedni poziom sarkazmu, złośliwość, ironię, ale to działa tylko w stosunku do osób, które, no, krótko mówiąc, potrafią się na odpowiednim poziomie komunikować. Z wyznawcami określonej jakiejś tam, w cudzysłowie, religii, i tutaj nie mam na myśli Kościoła, trudno jest polemizować w taki sposób, ponieważ tam są dwa, trzy zdania, wytrychy, którymi się wszyscy posługują. I to może postawmy kropkę. Tak, wspomniałem, było paliwo smoleńskie, było paliwo uchodźców, jest paliwo gejów i lesbijek. I to może postawmy kropkę. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękujemy państwu i zapraszamy na kolejny program.